Radosław Paczuski, Radek, gratulacje za wygraną przede wszystkim. Jesteś zadowolony z tego występu? Dziękuję bardzo na początku. Generalnie jestem zadowolony z wyniku przede wszystkim, tak? Bo walka wygrana. Pierwszy raz pod wodzem trenera Andrija Muczanowa walczyłem i już widać takie zmiany taktyczne, bo do tej pory byłem takim typowym wojownikiem, typowym puncherem, a dzisiaj myślę, że pokazałem się troszeczkę innej strony, walcząc przez 5 rund taktycznie. Chyba nie spodziewałeś się jednak takiego oporu Stasia, bo Zaniewski po prostu postawił dość twarde warunki i walka skończyła się na pełnym dystansie, nie tak jak planowaliście obaj, że skończy się nokautem. No jak wiadomo, czasem walki nie układają się tak jak każdy by chciał do końca. Marzyło się znokautowanie przeciwnika i mi Staśkowi, a jak widać walka potrwała 5 rund, mimo że obydwa jesteśmy dosyć ofensywnymi zawodnikami. Także czasem można się spodziewać niespodzianki również, ale cieszę się z wyniku. Wszystkie 4 rundy wygrałem, ta ostatnia runda może była taka remisowa, także jestem zadowolony. Czułeś, że prowadzisz na punkty, że masz przewagę i kontrolowałeś sytuację? Jak to z twojej pozycji wyglądało? Tak, po każdej rundzie ten Randy mówił mi, jaki jest wynik i po czwartej rundzie wiedziałem, że wszystkie rundy są moje, także ta piąta już była taka troszeczkę, można powiedzieć, wiedziałem, że mam zapas punktowy, także troszeczkę była spokojniejsza, aby dowieść wynik do końca. Obaj bardzo mocno wpadaliście w klincz, co nie przekładało się na widowiskowość tego pojedynku, tak z naszej oceny. Myślisz, że czy śliska mapa była na tyle, czy po prostu bardziej chcieliście i nie wychodziło tak, jak powiedzmy powinno wyjść, tak? Ciężko powiedzieć. Myślę, że kilka czynników na to się złożyło. Ciężko mi powiedzieć. Też sędzia przerywał bardzo szybko te akcje w klinczu, bo ja chciałem troszeczkę popracować, wykorzystać ten klincz, bo gdzieś tam mam przeszłość związaną z boksem tajskim również, ale sędzia bardzo szybko przerywał, także nie było okazji popracować w tym klinczu i ta walka wyglądała dlatego tak, że było dużo przerw. Sędzia przerywał i zaczynaliśmy od porządku. Stąd się wzięło to obalenie chyba w drugiej rundzie? Dokładnie tak. Radek, gdybyś mógł powiedzieć, bo to jest powiedzmy dość ważny moment w twojej karierze. Mówiłeś o tym, że chcesz przechodzić do MMA. Będziesz jeszcze bronił ten pas, czy raczej już teraz skupiasz się na tym, że przejdziesz do tego MMA? To znaczy z rozmów, jakie wynikają tutaj z prezesami FEN, wiem, że oni są mocno zainteresowani cały czas formułą K1, także raczej zostanę na razie przy formule K1, a być może w przyszłym roku 2019 zobaczycie mnie w MMA, ale nie chciałbym nic gwarantować. Na pewno będę trenował ten parter, bo jest to fajna forma aktywności nawet dodatkowo oprócz K1, aczkolwiek nic nie obiecuję, że w niedalekiej przyszłości wystąpię. Ważniejsze dla ciebie było zdobycie pasa, czy zwycięstwo ze Stanisławem? Jedno i drugie było dla mnie istotne, dlatego że przez niektóre rankingi byliśmy klasyfikowani na pozycji numer 1, numer 2, także gdzieś tam to zostało wyjaśnione. No i co? I cieszę się zarówno z jednego, jak i z drugiego, tak? Bo pas wisi na moim barku w tej chwili. Wszystko wyjaśnione. Było kilka akcentów tutaj właśnie stołecznych, które przyciągały wielu kibiców, ale ostatecznie Paweł Józwiak potwierdził, że ty byłeś tym, który zgromadził największą ilość, więc najwyraźniej byłeś dobrym wyborem. Nie wiem, czy to ma dla ciebie znaczenie, że fakt, że zgromadziłeś największą ilość fanów, najwyraźniej. To znaczy dla mnie ma to takie przełożenie, że uwielbiam walczyć przed własną publicznością. Jest to taki, jak w piłkarskim żargonie mówimy, że jest to 12 piłkarz na boisku. Ja uważam, że to jest takie 15-20% dodatkowo do mojej dyspozycji zawsze. Uwielbiam walczyć przed własną publicznością, dlatego te pojedynki w Warszawie są najfajniejsze. A powiedz jeszcze, jak jest z twoją szczęką? Dziękowałeś kibicom, powiedzieli, że w czwartej rundzie coś się stało. Tak. Troszeczkę zaryzykowałem dzisiaj, bo nową szczękę przetestowałem, która jest nie do końca, okazało się bezpieczna. Była fajna o tyle, że troszeczkę więcej tlenu jest w niej, jakby wolniej się troszeczkę człowiek męczy, aczkolwiek jest ryzykowna pod tym względem, że może się coś stać, ale wszystko jest ok. Także dementuję te plotki, nic mi się nie stało, jest wszystko ok. No ale powiedziałeś swoim kibicom, że w czwartej rundzie chyba złamana szczęka, jedziesz do dentysty teraz, to co to tak, było? Całe szczęście, że dentysta był na miejscu. Jest moim sponsorem właśnie, Stomatologia Wychowański, serdecznie pozdrawiam. Dentysta już sprawdził moją szczękę, wszystko jest ok, także dementuję, jest wszystko ok. Tylko i wyłącznie dziąsła gdzieś tam po haratan, ale to jest, myślę, że się zdarza bardzo często. Dzisiaj cieszysz się ze zwycięstwa, ale już pewnie tam gdzieś w planach dalej masz kolejnych rywali. Z kim chciałbyś się teraz zmierzyć? Jeżeli chodzi o K1, na pewno ci, którzy są najlepsi w Polsce, tak? Czyli Dawid Kasperski jest najlepszy,
Kamil Jenel, to są zawodnicy stopu, tak? Także z nimi trzeba się mierzyć. W kategorii 85, czy raczej 81 jeszcze jesteś w stanie w ogóle zrobić? No i tutaj się pojawia problem, bo z tego co wiem, z Dawidem rozmawiałem kilka dni temu, on waży już niespełna 100 kilo. Natomiast Kamil Jenel jest w wadze 81. Myślę, że ta waga bardziej by mi odpowiadała, 81. Mógłbym zmierzyć się z Kamilem. To jest taki, no myślę, że przeciwnik, który mógłbym się zmierzyć w najbliższym czasie. Jakieś inne organizacje składają Ci już propozycje na walki, czy raczej pozostajesz tutaj przy Fenie i na razie nie rozważasz walk na innych galach? Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się w najbliższym czasie, gdzie chciałbym jeszcze walczyć. Na pewno mam propozycję walki na warszawskiej Grandzie już za miesiąc, ale czas pokaże, bo też chciałbym, nie ukrywam, troszeczkę odpocząć i gdzieś poczuć tego wiatru w żagle, bo mam bardzo dużo wspólnego. Można powiedzieć, całe moje życie kręci się wokół sportu walki, także czasami jestem przesyt. Oprócz tego, że jestem zawodnikiem, jestem również trenerem, także czas pokaże, tak? Nie chciałbym nic obiecywać. Być może wystąpię już za półtora miesiąca na warszawskiej Grandzie. Latem kolejny triatlon? Triatlony zostawiam już na zakończenie kariery, także. Widziałeś walkę Arka Wrzoska? Niestety nie miałem okazji, na pewno nadrobię zaległości. Thank you.